Cześć dziewczyny! Poszukujecie makijażu na wesele jako gość weselny? Koniecznie zostańcie ze mną dalej, a pokażę Wam, jak wykonać właśnie taki dość odważny makijaż oka. Mam nadzieję, że wśród Was znajdzie on wiele zwolenniczek, ponieważ prosiłyście o tutorial do tego makijażu. Także zapraszam Was do oglądania dalej. Najpierw na całą powiekę nałożę sobie bazę. Będzie to oczywiście kamuflaż z Catrice. Bardzo go lubię jako bazę. I na całą powiekę pędzelkiem sobie wprasowuję właśnie ten kamuflaż. I wygląda to właśnie w taki sposób. Powieka jest ujednolicona, następnie przechodzę do cieni. I najpierw jako cienia użyję tego właśnie takiego bardzo czekoladowego cienia, który się nazywa Freshly Toasted. Ta moja paletka już po prostu jest tak zmasakrowana, bo ją po prostu uwielbiam. Jest to paleta Cocoa Blend od Zoeva. No i ten cień sobie tak delikatnie pędzelkiem takim języczkowym wprasowuję właśnie w taką większą część zewnętrzną powieki. I następnie przechodzę do pędzelka z Zoeva. Wszystkie pędzelki będą oczywiście w opisie. I delikatnie, tak pomału, zajmie mi to trochę czasu, rozblendowuję sobie ten cień, tak aby troszeczkę wyjechać nim właśnie poza załamanie powieki. No i następnie zmieniam pędzelek na taki całkowicie czysty, taki bardziej precyzyjny i jeszcze bardziej rozblendowuję sobie tą granicę, tak aby była to tylko taka delikatna chmurka. Następnie przechodzę do takiego całkiem ciemnego cienia, który nazywa się Beans Are White. I ponownie oczywiście cały czas rozcieram te cienie, tak aby one się ze sobą połączyły, tak aby ten zewnętrzny kącik był właśnie taki dość przyciemniony. No i wygląda to w ten sposób. No i teraz przechodzę już do takiego bardziej pigmentowego cienia, powiedziałabym z drobinkami takiego miedzianego i nazywa się Pure Ganache. Ja bardzo lubię ten cień tak naprawdę na co dzień używać, nawet nie tylko do takich mocnych makijaży. I nakładam go właśnie na środkową część powieki i zacieram tak, aby właśnie połączyć go tak płynnie z tymi pozostałymi cieniami, które nakładałam. No i teraz znowu oczywiście pędzelek do rozcierania, jest to też pędzelek Zoeva 221 i ponownie biorę sobie cienia, odrobinkę Substitute for Love, również z paletki Cocoa Blend i sobie to wszystko jeszcze ładniej rozcieram. Teraz wyjeżdżam już tak zdecydowanie wyżej poza załamanie powieki i tutaj właśnie ocieplam dzięki temu kolorowi, troszeczkę tak otaczam taką chmurką właśnie wszystkie te pozostałe cienie, które wcześniej nakładałam. No i teraz używam takiego bardzo kremowego koloru, nazywa się on Bitter Start. Jest zdecydowanie matowy w stosunku do tych pozostałych cieni, jeżeli chodzi o właśnie ten miedziany, więc tutaj jest to takie bardzo dość, myślę, ciekawe połączenie, ponieważ zewnętrzny kącik mamy też właśnie w matach, tylko środkowa część powieki jest właśnie taka bardziej połyskująca. I również używam tego cienia pod łuk brwiowy i później jeszcze raz sobie odrobinkę blenduję. No i teraz kreska. Używam tutaj pędzelka z Maestro. Nie pamiętam jego numerka, niestety się już starł, ale jest to taki dość precyzyjny pędzelek i oczywiście eyeliner żelowy od Maybelline Lasting Drama z odrobinką Inglota, Duraline z Inglota i tutaj sobie wyrysowuję tą kreseczkę, dość tak staram się zrobić to starannie, ponieważ tutaj akurat do tego makijażu chciałam, aby była to taka dość precyzyjna kreska. No i tutaj się troszeczkę bawię, wiecie, przed kamerą jest to o wiele bardziej misja, żeby właśnie taką kreskę zrobić, ponieważ tutaj mamy dość blisko aparat i też manewry dłoni są ograniczone, oprócz tego jeszcze trzeba kontrolować ostrość i lusterko, ale myślę, że jakoś podołałam temu zadaniu, także tutaj się teraz będę troszeczkę bawiła z tą kreską, tak aby ona była dość, bym rzekła, taka no po prostu idealna i później będę sobie jeszcze utrwalała ten właśnie eyeliner żelowy po prostu matowym cieniem, również Beans Are White z paletki Cocoa Blend. Zwykle tak robię po to, aby po prostu
kreseczka ta była bardziej taka matowa i aby ten eyeliner się właśnie później ewentualnie nie rozcierał zanim wyschnie. Ja po prostu tak się asekuruję w ten sposób. Lubię tą metodę, używam jej i polecam właśnie dla wszystkich tych osób, które się boją, że coś im się odbije na powiece, jak ten eyeliner nie wyschnie. No i teraz tutaj oczywiście dolna powieka, również te same cienie, które na górnej powiece zastosowałam, więc po kolei oczywiście Freshly Dosted, później Substitute for Love i Pure Ganache na środkową część, no i oczywiście biała kredka na linię wodną, tusz do rzęs z Kobo, który bardzo lubię ostatnimi czasy i używam go codziennie. Jak widzicie, brwi mam już zrobione i też całą resztę twarzy, jeżeli chodzi o podkład i tusz do rzęs, więc teraz przechodzę do rzęsek, przyklejam rzęsy moje ukochane z Ardell Model Wispies Black. I jak widzicie, zajmuje to sekund 5, ponieważ wystarczy po prostu je przyłożyć do powieki i tyle, i jest gotowe to. Także tak się to prezentuje i za chwileczkę dokończymy sobie jeszcze makijaż twarzy. Do wykończenia twarzy użyję oczywiście bronzera z paletki Three Steps to Perfect Face od Vibo. Kocham ten bronzer. Jest po prostu cudowny, wspaniale się blenduje. Jest naprawdę wysokiej jakości kosmetykiem za niską cenę. No i rozświetlacz również z Vibo Diamond Illuminator. I tutaj pomadka z Golden Rose w kolorku 31. Jak widzicie, ja tutaj pod nosem mam trochę takich suchych skórek, gdzie ten podkład no, nie wygląda w zbliżeniu zbyt ciekawie, ale całe szczęście nie obcujemy z ludźmi tak blisko twarzą w twarz, żeby ktoś nam zaglądał pod nos, więc nie ma źle. I tak wygląda gotowy makijaż, skończony. Mi się osobiście taki makijaż bardzo podoba. Myślę, że również wśród Was znajdzie wiele zwolenniczek. Dajcie kciuka do góry, jeżeli Wam się podobał. Pa!